3 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej znajdującego się w samym sercu gminy Rzepiennik Strzyżewski. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej mamy możliwość przejścia po wystawie, która obrazuje zmianę przyrody, szczególnie w gospodarstwach rolnych, według pór roku, zaczynając od wiosny, a kończąc na zimie, ale także produkty, które powstają w wyniku działań rolników, jak one są przetwarzane i później co możemy znaleźć w sklepie, czy na straganie, czy na targu. To miejsce, gdzie jesteśmy, a zwłaszcza to Centrum Edukacji Ekologicznej, to jest bardzo ważne miejsce dla Pogórza Ciężkowickiego, ponieważ gmina Rzepiennik Strzyżewski jest w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórze Ciężkowickie i z jednej strony poprzez to centrum mamy większą szansę promować wszystkie walory krajobrazowe, przyrodnicze, naturalne tego właśnie regionu. To jest bardzo mocny taki akcent dla rozwijania turystyki, dla tworzenia tego środowiska przyjaznym, miłym i wartym odwiedzenia również przez osób z innych stron. Gratulujemy gminie Rzepiennik Strzyżewski i panu wójtowi pomysłu. Ośrodek Edukacji Ekologicznej na pewno będzie uczyszczany przez młodzież ze szkół powiatowych, które muszą się zapoznać z naszą tradycją tutaj Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i pięknymi tradycjami kultury niematerialnej i rolnictwa ekologicznego, jakie tutaj są w tym ośrodku właśnie eksponowane. Gratulujemy pomysłu. Jako współpartner dorzuciliśmy, że tak się wyrażę kolokwialnie, 250 tysięcy do wkładu własnego beneficjenta i myślę, że ośrodek będzie już służył młodzieży i dzieciom z całego regionu i jest to wartość nieoceniona i na pewno pozytywna. Począwszy od tego najmłodszego pokolenia, gdzie mogą tutaj przyjść i zobaczyć chociażby, jak wygląda urządzenie, maszyna, nawet nie wiem, jak to fachowo nazwać, do tłoczenia oleju, gdzie tutaj pan wójt Marek Karaś też mówił mi, że to nie jest tylko eksponat, że faktycznie ten olej z pierwszego tłoczenia, najlepszy do sałatek, można uzyskać. Jak chleb był robiony. Zresztą te wagi, które tutaj stoją, gdzieś ja też ze swojego dzieciństwa je pamiętam. Jestem całym sercem za tym, żeby właśnie reklamować dary miejscowości wiejskiej, pokazywać ten nasz, bym powiedziała nawet, rodowód, tak? Bo to jest to, co tworzy naszą kulturę wiejską. Ośrodek Edukacji Ekologicznej powstał w celu upowszechnienia działalności edukacyjnej z zakresu ekologii, ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania środowiska oraz ochrony krajobrazu i bioróżnorodności. No tutaj bardzo chciałem podziękować zarządowi województwa małopolskiemu, którzy fundusze europejskie przeznaczyli na ten ośrodek i rzeczywiście tutaj blisko 2,7 miliona złotych zostało z regionalnego programu operacyjnego przeznaczone na ten ośrodek, ale także starostwo powiatowe wsparło nasz wkład własny w kwocie prawie 250 tysięcy, także nasz wkład własny też był około 250 tysięcy złotych. Całość ośrodka kosztowało przeszło 3 miliony 160 tysięcy, ale to nie tylko zagospodarowanie tego poddasza, to także ścieżki edukacyjne, które są w miejscowościach Olszyny i Rzepiennik Strzyżewski. Zakup busa, dzięki któremu będzie można na te ścieżki przyrodnicze podjeżdżać, ale także rowery, które można bezpłatnie wypożyczyć i odbyć wycieczki w naszej gminie.